Już od 15 lat działa niezależne europejskie stowarzyszenie twórców i artystów Nest Art imienia Ewy Dąbrowskiej. Obecnie skupia 30 artystów, ceramików, rzeźbiarzy i malarzy. Ich pracę można było podziwiać przez tydzień w ramach przeglądu prac, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 8. Jest to kontynuacja artystycznej i pokoleniowej współpracy twórców z policką młodzieżą. Obrazy to są indywidualne prace naszych artystów. Każdy malarz ma możliwość oczywiście pracować i na plenerach, na których razem tworzymy, jak również indywidualnie, jak również w pracowni, którą mamy przyjemność we współpracy ze szkołą mieć na ulicy Tanowskiej w szkole. Więc one są dobrane według serca i tego, co czuł artysta i chciał zaprezentować na tej wystawie. Użyczając artystom pomieszczenia w placówce przy ulicy Tanowskiej, skorzystali nie tylko oni sami. To niecodzienny pomysł i może początek szerszej współpracy w przyszłości. Miałyśmy również możliwość uczestniczenia w warsztatach ceramiki. Dzieci, uczniowie, rodzice mieli okazję obejrzeć te wszystkie piękne wytwory. Naprawdę wszyscy są zachwyceni. Na współpracy korzystają także uczniowie, którzy uczą się obcowania ze sztuką i patrzenia na świat oczami artysty. Podoba mi się najbardziej ten obraz, bo jest takim w stylu kosmicznym, można by powiedzieć. Jest na nim królik, który jest jednym z moich ulubionych zwierząt i jest taki ala tekstur, taka tekstura może lasu, bo tu widać na przykład może drzewa. Jestem wielkim fanem wężów, jest taki ciemnojasny i widać, że jest z Japonii i widać, że było bardzo dużo mieszanych kolorów i naprawdę trzeba by dużo włożyć pracy, żeby zrobić taki ładny obraz. Młodzież poznaje źródła artystycznej inspiracji, techniki tworzenia prac, a także jest w stanie dostrzec o wiele więcej, na przykład rolę światłocieni. Podoba mi się ten obraz najbardziej, ponieważ wspomina mi czas, jak byłem u babci na wakacjach. Ma on taki najbardziej kolorową estetykę, najbardziej lubię kolory i jest bardzo fajnie narysowany, z takimi pięknymi odcinami bardzo jasnymi. Ja uwielbiam takie odcienie. Większość obrazów tutaj jest bardzo ciemnych, to takie nie przypadam, a ten jest bardzo taki kreskówkowy, przypomina mi jakoś dawniejszą sztukę. Z całej wystawy najbardziej mi się podoba ten obraz, ponieważ jest taki moim zdaniem najbardziej żywy i najchętniej bym sobie go powiesił na ścianie. Wszystkie obrazy na wystawie są bardzo piękne. Organizatorem i gospodarzem przeglądu prac była policka ósemka. Wsparcia udzielił Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego.